Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, dostał pan w życiu dużo mandatów? Kilka się zdarzyło, nie ukrywam. A były takie mandaty, których pan uniknął dzięki immunitetowi, wyciągając legitymację poselską? Raz się zdarzyło, tak. I to, jak to wygląda? Wtedy Policjant mówi, że niestety nie może mi ani dać mandatu, ani nawet mnie pouczyć nie może. A ja wtedy mówię, że dla mnie samego jest to nauczka i będę starał się jechać wolniej. Zdarzyło mi się raz w przeciągu całej kariery. Ale byłby pan za tym, żeby takie uprawnienia posłom odebrać? Tak, oczywiście. Solidarna Polska od samego początku jest zwolennikiem odebrania immunitetu wszystkim, nie tylko posłom, ale również sędziom i prokuratorom. I nie tylko immunitetów na drodze, ale w ogóle. My uważamy, że immunitet to jest zbędny przywilej władzy. A złapała na kiedyś fotoradar? Fotoradar również mnie złapał, zresztą kto tutaj jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak, zdarzyło mi się. I wtedy to najdroższe zdjęcie świata trafiło do domu i trzeba było zapłacić, bo tutaj już nie ma immunitetu. Znaczy, tutaj nie znam jeszcze praktyki, bo fotoradar mi się zdarzył, jak byłem radnym, czyli wtedy to wszystko płaciłem i wtedy nie obowiązywał mi immunitet. Nie wiem, jaka to jest procedura, przyznam szczerze. Jako posłowi jeszcze mi się nie zdarzyło. Dobrze, no to przejdźmy do rzeczy. Jest pan autorem projektu ustawy ograniczającej liczbę fotoradarów o 80%. Ten projekt ma jakieś szanse? Tak, ten projekt ma szansę, bo muszę się pochwalić, że ten projekt przeszedł pierwsze czytanie. To znaczy został poparty w znacznej większości przez Wysoką Izbę, z czego nie ukrywam, że jestem dumny jako autor projektu. A czego dotyczył ten projekt? Ten projekt dotyczył radykalnego ograniczenia liczby fotoradarów w naszym kraju, czyli aż o 80%. A dlaczego? Ponieważ proszę zobaczyć, rząd premiera Donalda Tuska bardzo często używa takich ładnych argumentów, że fotoradary poprawiają bezpieczeństwo na drogach, że... No kierowcy zwalniają. Kierowcy zwalniają, ale zwalniają tylko na chwilę, bo nikt mi nie powie, że jeżeli na odcinku powiedzmy 100-kilometrowym ktoś 4 razy gwałtownie zahamuje, to poprawia bezpieczeństwo na drodze. Ba, jeżeli sięgniemy do statystyk policji, to zobaczymy jednoznacznie, że aż 4% wypadków jest powodowanych ze względu na gwałtowne hamowanie. To po pierwsze. Ale wracając do głównego wątku, to przecież minister Nowak i Donald Tusk bardzo używają takich argumentów, że popierający nas leżą na cmentarzach. Bardzo ładnie to brzmi. Ale kiedy skonfrontujemy te tezy z faktami, to okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. Ponieważ jeżeli zobaczymy na statystyki policji 2010, 2011 i 2012, zauważymy, że w województwach, gdzie jest najwięcej fotoradarów, czyli w śląskim i w mazowieckim, dochodzi do największej ilości wypadków. Ale to są też największe województwa. Zgoda, ale jest też największa ilość fotoradarów. Ja przepraszam słuchaczy, jestem dzisiaj troszeczkę chory, stąd mój taki głos dość trudny. Ale dalej, jeżeli popatrzymy tutaj na liczby, to zauważymy, że na przykład ten weekend majowy, mimo że przed tym weekendem minister Nowak obsiał całą Polskę fotoradarami, to podczas tego weekendu majowego zginęło najwięcej ludzi od ponad 6 lat. To pokazuje, że polityka fotoradarowa nie działa. Jeżeli spojrzymy, ostatnie słowo panie redaktorze, jeżeli spojrzymy teraz na statystyki Komisji Europejskiej, to zauważymy, że w Austrii, gdzie jest najwięcej mandatów z fotoradarów i we Włoszech, gdzie jest najmniej, spadek liczby wypadków jest dokładnie taki sam. W związku z powyższym nie ma żadnego dowodu na to, że fotoradary poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Jest tylko jeden powód, dlaczego one stoją na drogach. Powód jest oczywisty. To są pieniądze. To są pieniądze. Po prostu pieniądze. Jeżeli spojrzymy jeszcze, panie redaktorze, na raport, nie mój, Najwyższej Izby Kontroli, to zauważymy, że głównym powodem wypadków na drodze w Polsce jest po pierwsze zły stan dróg, po drugie zły stan pojazdów i po trzecie złe oznakowanie. Proszę mi powiedzieć, który z tych problemów rozwiązuje fotoradar? Oczywiście, że żadny. Tych projektów fotoradarowych mamy kilka, także nie wiadomo, który z nich ostatecznie zostanie przyjęty. To zgoda, ale projekt mojego autorstwa jest projektem najdalej idącym, w związku z tym będzie zawsze rozpatrywany w pierwszej kolejności. No pytam o te szanse projektu, dlatego że obserwuję waszą legislacyjną aktywność Solidarnej Polski i mam wrażenie, że ona jest taka troszkę marketingowa, no bo jaki sens ma zgłaszanie wielu projektów, skoro wiadomo, że większość z nich koalicja i tak wrzuci do kosza? No taka jest rola opozycji. Opozycja musi pokazać. Opozycja nie może tylko i wyłącznie skoncentrować się na krytyce. Ja jak tworzyłem Solidarną Polskę, to marzyłem o tym, że to będzie partia konstruktywna. To znaczy partia, która nie tylko będzie mówiła nie, bo nie, ale nie, bo tak. Albo będzie przedstawiała własne projekty i własne propozycje. Dlatego my nie zasypiamy gruszek w popiele, sami pracujemy, sami piszemy projekty ustaw i liczymy na to, że pan premier będzie potrafił z nich skorzystać. I nawet tutaj mogę pochwalić się małym sukcesem. No właśnie, były takie przypadki, że te wasze pomysły przeszły? Mogę się pochwalić tutaj małym sukcesem, ponieważ Wczoraj, dokładnie wczoraj, Sejm Rzeczpospolitej przyjął projekt wydłużający urlopy macierzyńskie również dla tak zwanych matek pierwszego kwartału, czyli matek, które urodziły dzieci w pierwszym kwartale 2013 roku. I pierwszy tego typu projekt wyszedł również z ramienia Solidarnej Polski i premier Donald Tusk zastosował dokładnie takie same rozwiązania pół roku później. Dlatego można powiedzieć, że jest to taki nasz mały sukces. Choć on pewnie zgłosił to jako własne rozwiązanie. Tak, zgłosił to jako własne rozwiązanie, ale podziękował również opozycji, dlatego my przyjęliśmy te podziękowania do siebie. Panie pośle, bo chciałem też zapytać o jakość tych projektów, które przygotowujecie, bo trochę jest tak, że mamy jakieś głośne wydarzenie medialne, ludzie o tym dyskutują i wy reagujecie bardzo szybko projektem zaostrzenia prawa. To takie działanie troszkę populistyczne, reagowanie pomysłami zmiany prawa na to, co się dzieje. To tak jak z ustawą hazardową. To opozycja krytykowała rząd, że tak się robi złe prawo. A tu nieprawda. To akurat Solidarna Polska jest wyjątkowo konsekwentna w swoim postępowaniu, ponieważ partia Zbigniewa Ziobry od samego początku postuluje, aby w Polsce zaostrzyć kodeks karny. Kodeks karny, który jest najbardziej liberalny w Europie. Czy pan wie, panie redaktorze, że w Polsce jest najniższy odsetek bezwzględnego więzienia za gwałty w całej Unii Europejskiej? Ba, bezwzględne więzienie dla osób, które popełniły gwałty w Polsce to jest tylko 5%, kiedy w Wielkiej Brytanii jest 60%. To jest absolutny skandal i hańba polskiego wymiaru sprawiedliwości. My musimy się nauczyć, aby osoby najsłabsze, bezbronne, dzieci, kobiety, polskie państwo potrafiło bronić. Stąd nasze projekty dotyczące zaostrzenia kodeksu karnego i w tym wypadku Solidarna Polska wykazuje się wyjątkową konsekwencją. Przejdźmy do tematów opolskich. Mniej więcej rok temu powiedział pan na antenie Radia Opole, że nie wyklucza startu w wyborach na prezydenta Opola. To aktualne? To oczywiście aktualne. Ja nie ukrywam, że kiedy słyszę, że za Opole chce się wziąć teraz na przykład Tadeusz Jarmuziewicz. Też zgłosił chęć kandydowania oficjalnie. Oficjalnie już jako pierwszy zgłosił chęć kandydowania. To powiem szczerze, że nie widzę innego wyjścia. Ponieważ Tadeusz Jarmuziewicz to jest osoba, która ma obecnie problemy w własnym resorcie infrastruktury. Ma problemy w Platformie Obywatelskiej. I nie może być tak, że Opole będzie traktowane jako przechowalnia dla osób, którym w życiu nie wyszło. Albo będzie traktowane Opole jako nagroda pocieszenia. Nie może tak być. Już wystarczająco dużo. Przez 16 lat. Najpierw SLD, jak pijawka, wysysało Opole, a teraz Platforma Obywatelska. Ja jestem przekonany, że Opole zasługuje na więcej. Że opolscy tak zwani politycy, którzy do tej pory rządzili Opolem, wykorzystywali zaledwie tylko kilkanaście procent potencjału tego wspaniałego miasta. I ja naprawdę już mam dość tego, żeby Opole nie może być traktowane jako przyczółek do emerytury, a niestety poseł Jarmuziewicz tak to miasto traktuje. Temat wrócił za sprawą sondażu opublikowanego w poniedziałek przez Nową Trybunę Polską. Wypada w nim pan tak sobie. Choć lepiej niż Solidarna Polska w takich badaniach preferencji wyborczych. A to ja bym tego tak nie określił, panie redaktorze, bo w tych badaniach zależy oczywiście od wariantu. Zajmuje ex aequo trzecie miejsce i muszę powiedzieć, że trzecie miejsce, mimo że mój wynik jako bodajże jedynej osoby w tej sondażu jest wynikiem na osobę, jak pan zauważył, a reszta wyniki reszty kandydatów są wynikiem świadczącym o poparciu dla ich szyldów partyjnych. W związku z powyższym... W przypadku Platformy mamy kilku kandydatów i tam są różne stopnie poparcia. Oscylują w okolicach 13-14% poparcia. Taka jest wartość szyldu Platformy. Ja mam rzeczywiście dopiero raczkujący szyld i mam już około 10%. I panie redaktorze, jeżeli pan by mnie zapytał rok temu, czy będę się cieszył z tego, że mam trzecie miejsce i do Tadeusza Jarmuziewicza z Platformy Obywatelskiej brakuje mi zaledwie 6%, kiedy zazwyczaj to było 30%, to ja powiedziałbym, że jest to prawdopodobnie niemożliwe. A dzisiaj ja mogę panu powiedzieć, że 6% to jest niewielka różnica, którą w toku kampanii bez problemu można odrobić. Jestem przekonany, że szansa na drugą turę jest bardzo duża. No właśnie, ta kampania, o której pan mówi, ten sondaż ma sens, jeśli zakładamy, że będziemy mieli w Opolu przyspieszone wybory. No bo trudno badać preferencje wyborcze tak na półtora roku przed wyborami, no chyba że zakładamy, że będą takie przedterminowe wybory. Panie redaktorze, ja chciałbym jeszcze podkreślić to rzeczywiście, ale po drugie, ten sondaż pokazuje pewną tendencję. Na sondaże musimy patrzeć nie ze względu na liczby, ale na tendencję. A tendencja jest taka, że osoby takie jak Patryk Jaki rosną, a osoby, które są popierane przez Platformę Obywatelską, spadają. A ja przypominam, że w wyborach parlamentarnych pokonałem zarówno Tadeusza Garbowskiego, jak i Tadeusza Jarmuziewicza. I jestem przekonany, że ten wynik mogę powtórzyć. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, no to za chwilę może się okazać, że nie 6 punktów procentowych, a 2 czy 3, czyli w granicach błędu statystycznego. A wtedy sprawa zwycięstwa w Opolu osoby czy ugrupowania nowego jest naprawdę możliwa. No, poczekajmy z tym na kampanię wyborczą. No, w każdym razie pod koniec maja sąd w Bielsku Białej ma zdecydować, co dalej z wyrokiem, jaki otrzymał na razie nieprawomocnym prezydent Opola Ryszard Zembaczyński. I to chyba od tego decyzji sądu będzie zależało, czy czekamy na wybory 1,5 roku, czy będą wcześniej. Zgoda, ale generalnie 1,5 roku to już bardzo niewiele czasu. W związku z tym trzeba zwierać szyki i nie pozwolić na to, aby Opolem dalej rządziła bardzo słaba Platforma Obywatelska. Cieszę się, że mieszkańcy również to dostrzegają. No, wygląda na to, że czeka nas kilkanaście miesięcy kampanii wyborczej. Naszym gościem był dzisiaj poseł Patryk Jaki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.